Witaj, Logan! Naprawdę, kompletnie nie spodziewałam się ciebie spotkać tutaj w Krastis. Gdzie zupełnie nie umawiałam się przed chwilą z tobą. Rocky, trochę mniej dramatyzmu. Nie kręcimy telenoweli. Ponieważ jakby tak było, to miałbym zalotnego wąsa. Siadaj. Wybacz, jestem słabą aktorką. W szkolnym przedstawieniu rozgrałam drzewo. W recenzji napisali, że byłam drewniana. I że nic ze mnie nie wyrośnie. To... pogadamy o pocałunku, czy nie? Nawet nie wypowiadaj tego słowa. Sissy nie może się dowiedzieć, co się stało. Więc od tego momentu nie używaj słowa pocałunek. Zastąp go słowem... piesek. Okej, spoko, ale nie zapominaj, że to ty pierwsza dałaś mi pieska. A ty potem oddałeś mi pieska. Ale sama przyznaj, że spodobał ci się ten piesek. Dobra, mam inny pomysł. Może nie używajmy słowa piesek? Nie używajmy żadnego słowa. W zasadzie to nigdy, przenigdy już nie wspominajmy o tym, co było, okej? Dobra. Ponieważ zupełnie nic się tutaj nie dzieje. Co tutaj się dzieje? A nic? O, patrz, na kogo przez przypadek wpadłam tutaj w Krastis. Taki zabawny zbieg okoliczności. Jesteś złą aktorką. Dobra, musicie z tym skończyć. Cokolwiek kombinujecie, okej? Stawiacie mnie w niezręcznej sytuacji. A jeśli Sissy się o tym dowie, będziesz miała kłopoty. O, Sissy o niczym się nie dowie, ponieważ między nami nic się nie kroi. Jakoś tego nie kupuję. Siedzicie po tej samej stronie stolika. Stary, to nie gadam nie z tobą, Włochaczu. I nie wciskaj mi, że to nic nie znaczy. Bo to ja wymyśliłem stół z kanapą po jednej stronie. Okej, rozumiem, zadowolony.